Moim gościem będzie teraz człowiek uważany za lidera takich grup jak masło, trupy, kury i inne jeszcze takie różne. W każdym razie człowiek, który jest również uważany za polskiego Franka Zappę. No to zobaczmy, jak wygląda polski Frank Zappa. Tymon Tymański. Strasznie się spiąłem przy tobie, bo wiem, że jesteś luzak. Tak mówią. Kłamią na pewno. Słuchaj, ty masz naprawdę przecież na imię Ryszard, prawda? To prawda. Kto mówi na ciebie, Rysiu? Słuchaj, Rychu do mnie mówią kumple, którzy grają ze mną w nogę, albo grali ze mną w nogę w dzieciństwie. No, wiesz, no, czyli piłkę nożną, tak. No to mów do rzeczy. I im pozwalam mówić Rychu do siebie. Z kolei niektórzy mówią do mnie Rysiu, ale to są bardzo bliskie osoby. Z kolei Rysio nie toleruję i nie lubię. Ostatnio mój wspólnik, Dariusz D., powiedział do mnie Rysio i powiedziałem mu, wiesz co, nie mów do mnie Rysio, bo to mnie, wiesz, wnerwia. Wnerwia mu powiedziałeś? Kurwa, tak powiedziałem. A no to mów normalnie po ludzku, nie ty jakiś nie, taki właśnie wiesz, czy wy cenzurujecie, potem tak wytniecie nie wiadomo co i tak dalej. Nie? Tak, wytniemy. Słuchaj, będzie tak, że będziesz mówił mimo tego, że nie będziesz miał głowy. Bardzo dobrze. No, no tak, tak zawsze występuję. W ogóle nie wiem, czy wiesz, musiałem wąsy tam zostawić, wiesz, bo mówisz, że tak, tak, widziałem wąsy, właśnie, ale za szable. Idą. Faktycznie. Czy, to prawda, tutaj muszę cię zacytować, że sekretarzowskie baczki twojego taty miały bolesny dwuwymiar. Dwuwymiar, tak, dwuwymiar. O co chodzi? No. Mój stary... Tatuś mam, znaczy. Tak jest. Myślę, że się nie obrazi za to, był socjalistą i dalej socjalistą i po prostu mam takie różne zdjęcia z jego młodości, kiedy wiesz, biała koszula, tutaj żółte oczywiście pachy, lekko takie, znaczy to wiesz, nie żółte, tylko takie spocone takie, wiesz, nie żółte, tylko tak, takie tak, mokre takie, oczywiście baki a la Dejna, tu już Gorgoń, pamiętasz Gorgonia? No, kto by nie pamiętał Gorgonia, słynna sprawa Gorgoniowej. Aktowano bramę z 400 metrów w Haiti. Dejna. Polska Haiti, 7 Zacho, jak powiedział Kazio, wiesz, no. Nie żyje niestety. No, więc wiesz, baczki miał takie właśnie, wiesz, dotąd. No i czerwony oczywiście krawat. A ja chodziłem z nim na 1 maja, niestety. No ale to... Albo mały, tak. Ty też chodziłeś? Nie, ja nie akurat, ale ty? Powiedz samochód. Sam? O, chód. Zdejmij gacie, idź na pochód. No. Ale nie, akurat ja nie zdejmowałem gaci i nie szedłem. Nie? A ty? A zdejmowałeś jakieś gacie w ogóle? Tak, w ogóle publicznie? Tak. Nie, publicznie raczej rzadko. A ty wiem, że tak. Ale do tego dojdziemy później. Dobrze. Po co ci złoty ząb? Złoty ząb? To jest złoty ząb? No a co to jest? Kurde, ktoś mi stawił złoty ząb. Ja pierdzielę, idę. Słuchaj, po prostu mam do czynienia z mafią rosyjską, no, muszę ci to powiedzieć, wiesz. Ormiańska mafia rosyjska. Chcesz sprawę. Się po prostu podłączyć pod ten imasz taki? Popisuję się. Aha. To show. Ja po prostu przyniosę ci pędzel, to wiesz, musi nawet dziurę, pomalować. Wiesz, miałem dziurę, bardzo taką, wiesz, wstrętną dziurę, która, wiesz, trochę cuchnęła, wiesz, i tak dalej. Znaczy po prostu martwy ząb. Usunęli mi martwy ząb i po prostu stwierdziłem, że warto by jakoś żartobliwie tę dziurę... przypomnieć sobie. Tak takie. Jest, jakoś po prostu... Zaznaczyć ją. Wyinkrustować, wiesz, no i po prostu złote. No i rzeczywiście, udało się. Tak. To bardzo ładnie. Co to jest totart? Ale tak w skrócie, bo ty byłeś twórcą totartu, definicję tak? Muszę podawać, prawda? Nie, bo oczywiście, że nie. Poszła nasza definicja generalnie była jakby, wiesz, od totalnej sztuki wzięta, tak, ale no to się jakby ten... po prostu totalt to była taka parateatralna formacja, którą założyliśmy, a właściwie założyli koledzy moi, ja już właściwie wszedłem post factum do tego. I to była taka... W skrócie, na czym to polegało? Performanse, manifesty. A te performanse to co konkretnie, co robiliście? No wiesz, niektórzy mówią, że kaku, ale to nieprawda, wiesz. To nieprawda, to było pipi. Znaczy, wiesz, pipi było, tak, pipi było, raz faktycznie zdarzyło mi się po pipi, wiesz, na gołego Pawła Konnaka, to było w Rzeszowie, ale kaku było sztuczne i wiesz, tutaj właśnie chciałem jeszcze raz dementować, wiesz, dementis, wiesz, tremens. Po prostu sajnuk, nie, to konio właśnie, wysmarował się sztucznym ekskrementem. To był po prostu serek topiony, zmieszany z kakałem. To ładne. I wiesz, sajnugowi na twarz to wszystko po prostu, a ludzie, wiesz, wszyscy wycofali się. Nagle po prostu zobaczyłem, jak, wiesz, tłum ludzi do Egiptu wyruszył, wiesz, po prostu cofnął się o... Słynne wyjście do Egiptu. Tak jest. Zostało tylko parę osób z tak zwanego, nie, Living Theater, nie, jak się nazywali, Teatru Ósmego Dnia, o. Żeby byli zachwyceni tym oczywiście. A kupa prawdziwa była. Kiedy? Była w tym samym czasie, ale na tatkę zrobiona, sermotackę. Konio, rozumiesz, tańczył, śpiewał, wiesz, ja go ogrywałem, śpiewałem taki utwór zespołu Suicide, który przerobiłem i śpiewałem Pawle, dum, 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 zrób to Pawle. I tak dalej. I go tak, wiesz, nakłaniałem, on po prostu tańczył w transie jak taki gość z Bonejem, wiesz, taki był koleżka. Pamiętam, taki z tym się tak, dokładnie, tak z takim afro. No i w tym momencie, wiesz, zdjął rajstopki, w rajstopach występował, no i wiesz, no i poszła kubka na tacę srebrną, a w tym momencie stała prawda, była kubka sztuczna i ta na twarz poszła, rozumiesz? A tam ale czemu, przez pomyłkę?
Nie, no bo ja nie rozumiem. Bo byliśmy, wiesz, grzecznymi chłopcami, studentami. Myśmy nie chcieliśmy, wiesz, kopulować z ekskrementami. W ogóle nie byliśmy żadnymi kopropagami, wiesz, to, że akurat, wiesz... Nie, potem, nie, teraz to tak mówisz. Nie, potem, że to, że konio zjadł tę kupę później, to wiesz, to już jego problem, rozumiesz, nie? No tak, nie byłeś to ty. Dokładnie. A poza tym, wiesz, no pornole, kolędy, faktycznie tak było, wiesz, oczywiście tego muzyka ciekawa, wagnerowska. Manifesty improwizowane na temat zaprzestania rozmnażania i w ogóle, wiesz, i tak dalej. No, to, takie... to, czy to wszystko się mieściło show. W totarcie, no jasne. Dokładnie, studencki show, zupełnie niewinnie. No powiedzmy sobie szczerze, że jesteś twórcą kierunku, który się nazywa scena jazzowa. Tak, znaczy ja nie jestem twórcą, bo moi koledzy w tej chwili, wiesz, wyciągają oczywiście, już by ci tak... Cyzoryki, wiesz, Mazur już teraz czuje w domu, wiesz, dostałem przekaz. No dobra, no to powiedz, co to jest ta scena jazzowa. Wyobraźmy sobie, że ktoś w ogóle nie wie, co to twórcą jest. Nie jestem, po prostu jestem twórcą kategorii scena jazzowa, aczkolwiek ludzie, którzy tam działali, są związani z muzyką improwizowaną, z muzyką, która powiedzmy jakoś tak sobie swobodnie wciela różne gatunki, anektuje, wiesz, obszary typu jazz, improwizacja jazzowa, rock, techno, muzyka etniczna, nawet poważka, że się wyrażę, po części. I swobodnie sobie przeskakuje od gatunku do gatunku, starając się przede wszystkim tworzyć muzykę nową, wiesz, świeżą, jakąś taką, wiesz, autentyczną, a kategoria jest wiesz, tutaj trudna do... Czyli mówiąc krótko, miszmasz wszystkiego. Tak, bo po prostu jeżeli nawet powiemy, że to jest muzyka improwizowana, to nie jest prawda, ponieważ kury są aranżowane, wiesz. Także nie można powiedzieć, że jest muzyka albo improwizowana, albo taka, bo ona po prostu jest bardzo różna. To jest to muzyka, wiesz, autentyczna, serca, no, nowoczesna muzyka. Tak, właśnie od ciebie ta autentyczność i serce bije takie, tak, prawda? Ja nie mam serca, wiesz. Wiem, ale bije, tak czy inaczej. Tak, właśnie, kurczę, wyrwali mi się na imprezce serce. A mógłbyś pokazać dziurę? Dziurę? Czekaj, mogę ci klatę pokazać, zobacz, Włochy. Włochy? No. Żartujesz, czyli Italia. Tak. Przyklejone zaraz. O, już robaki się rzuciły, żeby mam tu jeszcze, mam trójkącik. Ale wszystko w tobie jest okej, ale jedną rzecz masz nie okej. Słuchaj, widać ci kawałek białej nogi tutaj. A tu widziałeś to? Tak, widziałem i bardzo się cieszę. Skarpetka moja, wiesz. Tak. Słuchaj, no więc według definicji Andrzeja Olechowskiego nie jesteś prawdziwym dżentelmenem. Widać ci kawałek białej nogi. Tak? Jesteś dżentelmenem, czy wiesz, nie? Mam grubą nogę tutaj w pęcinie. Moja, tak, no to nie pęcina, tylko gruba noga. Po prostu to, co mnie zawsze zamywało, to, że mam taką nogę jak serdel, a to wiesz, nie powiem po kim, ale wiadomo, no wiesz, nie chcę rodziny tam mieszać. Ale po prostu mam nawet takie jak kołki, wiesz? Ale takie... po kim? Mamusia czy no, wiesz, nie powiem po prostu, bo już raz kiedyś coś powiedziałem, wiesz, i co? Potem przyszedłeś do domu i co? I mama... Nie tak, po prostu obrażenie przez pół roku, także wiesz. Nie. Nie, ale po prostu pęcina bardzo gruba, no wiesz, fajne to jest bardzo, bo nikt mi nie może złamać jej, wiesz. Ktoś mi powie złamać, wiesz, tak na ulicy, to wiesz, nie może przełamać. Tak, to zresztą... Potwornie gruba noga, zobacz. Nazwali mnie gruba noga nawet, Mazo mnie nazywał, gruba noga. Tak, no i właśnie tak, myślę, że to bardzo celne takie określenie. O disco polo mówi, że nie ma wartości ani harmonicznych, ani rytmicznych, ale coś w tym jest, to znaczy co? A nie ma? A nie jest? Do mnie mówisz? Tak. No powiedz, jak ty uważasz? Nie, no dla mnie w ogóle disco polo jest po a prostu tak wartością samą sobie, naprawdę. No jest to, nie? Tak, no to powinno trafić na piedestał. Ja tak poważnie, uważasz, że wszystko jest w disco polo do wyrzucenia na śmietnik? A ty? Znaczy ja uważam, wiesz, ale to jest takie, wiesz, no. Rewersja pytania. No wiesz, ja mogę ci powiedzieć, że ja uważam, że nic, co jest tandetne, nie jest do końca do odrzucenia. W jakimś sensie pop jest całym takim śmietnikiem, wiesz, nie? Ja oczywiście pop... traktuję bardzo, wiesz, no może nie bardzo, ale szanuję pop, jakoś tam z dużą dawką, wiesz, zainteresowanie i szacunku, bo to do tego. Stymy nawet czasami jakieś takie, jak na przykład, wiesz, potrafię się zainspirować muzyką typu tam Cher, ostatni numer Cher mi się bardzo podoba. No genialny jest. Genialny, prawda? Kupiłem sobie nawet wokoder taki, wiesz, dokładnie, że się znasz. Tak, a ty? No ja się znam, bo w końcu mam swoje lata. No, ale ty słyszałem, że na bębenku grasz. Tak. A nie wiesz, że dzisiaj gra na bębenku? Będę, ale nie teraz. Dobrze, dobrze, potem na imprezę. No i raczej o czym mówiliśmy, bo ja skąd wiesz, ja mogę wiedzieć? To myślę, że ja rozumiem, co ty do mnie mówisz. Z tym, jak się nazywa, schizmatykiem, schizofrenikiem. Tak? Wiesz, mam tu czas dygresje takie. Mówiliśmy o... Przypomnij mi. Nie mogę ci przypomnieć, bo w ogóle nie słuchałem. Ja w tym czasie zajmowałem się wymyślaniem kolejnego pytania. No właśnie, to jest ten problem właśnie z ludźmi, którzy prowadzą... Dobra. Mówiłeś o disco polo. Gada. Polo. Nic nie słucha, wiesz, ale ty trochę słuchasz jednak. Musisz słuchać, bo gdybyś nie słuchał, to byś nie wiedział, wiesz, o czym rozmawiamy. Jak twoje imię? Trzeci. Czyli Ryszard. Czekaj. Jan Paweł II. Jan Paweł X. To w ogóle chyba nie jest to, wiesz, za dobry temat, bo widzę, że wszyscy... Nie, znaczy... W Polsce, no to... Disco polo jest, uważam, do, wiesz, do łyknięcia. To jest po prostu taki polski produkt tandetny, uboczny, ale wiesz, no, wszystko, co jest tandetne, jest w jakimś sensie swędzące. Wiesz, o co mi chodzi? Tak, że, tak. Że my sami jesteśmy stworzeni z plastiku. Gdzieś tam, wiesz, jesteśmy niby złoci, a nogi mamy, wiesz, z gówna, nie utoczone. Ładnie to ująłeś. Prawda? I wiesz, i po prostu mi się wydaje, że to jest właśnie problem kultury generalnie. Czemu na przykład na Zachodzie, począwszy od Andy Warhola, aż do jakichś takich współczesnych artystów, którzy chodzą po śmietnikach, wiesz, wybierają jakieś różne butelki, wiesz, syfy i tak dalej, tak. Lepią to wszystko, wiesz, w kupę.
Chodzi po prostu o to, że my, nasza cała kultura taka zachodnia jest gdzieś tam po części plastikowo, wiesz, gówniana, popowa, nie? I to jest tak, że z jednej strony sobie siedzimy, a gdzieś to jest w nas, więc jak można, wiesz, siebie odrzucić? Co, nogę sobie, wiesz, wyrzucisz, znowu ta noga, wiesz, no tak, gruba, nie? Dlatego ja po prostu uważam, że disco polo gdzieś tam nas spędzi, bo my jesteśmy tego częścią, wiesz, to jest po prostu polska, wiesz, która gdzieś tam w nas jest, wiesz, my się wstydzimy tego Gustowa, tego, który jest w nas w ogóle. O, przepraszam, ja się nie wstydzę. Ja też, siebie. Masz rodzinę w Gustowie? Nie, a ty? Ja mam. No właśnie, dlatego ja się nie wstydzę, bo ja tam za nie mnie mam. Się wstydzisz. Nie. Ty może, my jesteśmy spóźnieni, słuchaj, nie? Tak, od Adama i Ewy. No właśnie, a Ewa była czarna, wiesz o tym. Tak, i Adam też zresztą. 200 tysięcy lat temu Ewa była czarna. Nie, miała 8 metrów, wiesz, ważyła 150 kg i wiesz, nie miała nosa. To chyba ta twoja odnoga, bo moja moim zdaniem była twoja, inna. Twoja. A propos znaczy, nosa, ale to na pewno moja miała. Nie, słuchaj, to była pramatka, to była, wiesz, niestety, wiesz. Nos się wykształcił później dopiero. Podobno lubisz oglądać sport. Uwielbiam. Oceniasz go nawet na równi ze sztuką, ale tutaj przyszło mi do głowy, ponieważ twoje grupy tak ładnie się nazywają, kury, masło, trupy i tak dalej, więc może powinny się zmienić również nazwy dyscyplin sportowych. Nie myślałeś o tym, żeby jakieś nowe nazwy nadać? Ale słuchaj, są takie nazwy jak szczypiorniak, triatlon, to są totalnie zlewne, wiesz. Szczypiorniak? Szczypiorniak to jest piłka ręczna. To jest szczypiorniak. Przecież to są totalnie, słuchaj, czytaj sobie na przykład nazwy zespołów ligowych, na przykład Izolator Bogufała. No wiesz, no to jest totalne, słuchaj, nie trzeba nic wymyślać, po prostu wszystko tak się sport nazywa. Sport jest po prostu sztuką. Totalną. Ale a propos sportu, to wiem, że ty sam trenujesz trochę. Tak i jest. To jest... Z karata. Z karata? Tak, to mnie karate. To jaki masz pas? Niebieski. Bo ja mam tutaj niebieski. Niebieski. Niebieski jest wyżej niż zielony? Wyżej. No to od próbujemy, czy wiesz, czy tak jak w klasztorze Koszalin, że tak powiem... Ja nie mogę tej rzeczy robić. A co? A. Co nie możesz? Takie rzeczy. Nie, co to jest? Spokojnie. Nogę masz jak serdel, więc trzeba będzie deseczki. Nie, ja nie będę nic robił, bo ja wytłumaczę czemu. Ja po prostu mam, a to jest żenada. No co? Ja po prostu mam żebra złamane dwa ostatnio po treningach. Co to? Mam tak złamać no, to? Dasz radę, czy nie? Co za problem? Tak, od razu. Ach. Ale to nie, to była jakaś deska kretna, nie? Ale poczekaj, bo nie wiadomo, czy kamery to zarejestrowały, tak się pośpieszyłeś. No powiedzmy, że zrobiłem to. No, właściwie głową mogę zrobić. A możesz głową? No to, pewnie. No to zrób. Ale już za mała deseczka jest, nie? Za mała deseczka. Nie, u nas to jest technika żenada, która z Kyokushinu się wywodzi. No u nas Shotokan właściwie to się robi tak, że... przepraszam bardzo, deseczko droga, jak ja ci kurczę zadośćuczynię, wiesz, za to. I potem modli się do niej, wiesz. W ten sposób. I koniec. No oczywiście. Mhm. Ale to jest dobre, bo teraz jak w filmie, nie? Teraz można jednym palcem. Ale wiesz, nie wiedziałem, co tam macie. Myślałem, że zrobiliście kawał i na przykład macie taką metalową sztabkę w środku. Złota. Czemu nie? No ale mimo to, nie? Wiesz, myślałem, że po prostu, wiesz... Więc teraz ci powiem. Przepraszam, wychodzę w tym momencie. Była ta, ale była tam sztabka metalowa. O Jezu! O, zobaczcie, koniec show. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Masz wszystko, także... Sorry, tylko się no dobrze. Słuchaj, chyba żeńska część publiczności jest wzięta, myślisz? A propos żeńskiej części życia. Lubię dziewczyny? Bardzo, a ty? Też lubię, ale ja już ale jestem w takim wieku. Nie, jestem w takim wieku, że już tylko oglądam dziewczyny właściwie, wiesz? Mm-hmm. Po prostu już mnie tak nie kręcą. No. A co się stało? No wiesz, po prostu, wiesz, nie staje, nie? Żartujesz? Nie, że staje, wiesz, staje, ale ciężko staje, wiesz. Nie będę o tym mówił tutaj. Nie, powiem ci, że tak to wygląda, że po prostu na koncertach zawsze przychodzą laski, bardzo piękne laski i faceci, niepiękni faceci, wiesz, no. Z brodami, wiesz, w okularach z wąsami. Piękne laski, słuchaj, są tak inteligentne, bo na jazz, tu idziesz jazz, przychodzą bardzo inteligentne laski. Mm-hmm. I co, i się nie dają brać, po prostu one sobie idą i siedzisz do rana z facetami, pijesz wódkę. O Jezu, no to gorzej ci się nie mogło trochę. Ja sam, że ja nie piję wódki. No właśnie, czyli tylko siedzisz. Co ja robię? No właśnie, siedzę. No. To... Siedzę. Słuchaj, podobno jesteś zaangażowanym buddystą. No takim zaangażowany to może nie, bo po prostu ostatnio moja praktyka właśnie znowu pod psem stoi, ale wiesz, ale jestem buddystą, to prawda. Ponieważ byłeś... Ale ja nie jestem, chciałem tylko powiedzieć od razu, że nie jestem przykładnym buddystą. To znaczy, jeżeli ktoś chce powiedzieć sobie, czy obrazić sobie, że a, to jest przykładny buddysta, tak wygląda prawdziwy buddysta, to znaczy sobie powiedzieć, że jestem bardzo nieprzykładnym, bardzo złym buddystą. Ale ciągle jestem jednak... Jestem złym buddystą. No. Po prostu, jeżeli chcecie dobrego buddystę znaleźć, no to dobry buddysta to jest Antoni Graalak, na przykład Małgosia Braunek to jest dobra buddystka. Jestem złym buddystą. No są różni katoleśli, dobrze, prawda? Jesteś katolikiem? Nie, a ty? No przecież powiedziałem, że jestem buddystą. No ale ja kłamałem. No widzisz. Ale w czym? Słuchaj, zechcesz zapalić rzęsika? Ja nie muszę palić. Ja to właśnie widzę. No. Słuchaj,
Co tam pijesz, powiesz? Bo ja, sorry, Dżęcika. Co wszyscy ci robią to ludzie, ale... Możesz się napić troszeczkę? Tak, tak, oczywiście. Tylko nie pójść z powrotem, bo strasznie mnie to brzydzi. Nie, no co ty, ja nie jestem takim świnią, słuchaj. Nie? I pójść stąd, wiesz. No, tam wiesz. Ale wróćmy, wiesz, małego zielonego, a to tutaj wcześniej. Wróćmy do tego, do buddyzmu, bo... Słuchaj, zresztą... no więc tak, buddysto... buddysto, słuchaj... A znasz to? No. Nie, ale ja to znałem stąd. A tak, wróć co? A tak, to jest też dobre, tak. Nie, ale to są, wiesz... Define? Tak, stare kawały, nie? Słuchaj, to są po prostu z przedszkola jeszcze rzeczy. No, a to chodzi, jakbyś pokazał coś naprawdę dobrego. No dupę, to jest dla mnie, wiesz, dla mnie po prostu pokazać dupę to jest najbardziej, wiesz, taki mocny grów, nie? No to pokaż. Znaczy, wiesz, na pewno teraz pokazać dupę. No właśnie, no więc o to chodzi, no jak to jest mocny grów. Nie, dlatego, że ja, wiesz, bo ja to zawsze na taki, wiesz, bardzo mocny, wiesz, jakiś ostatni taki, wiesz, na finale to zawsze, wiesz. Grand finale. Także nic już nie mogę zrobić, to po prostu, wiesz, to dupę pokazuję. A to mi zdarzyło dwa razy w życiu, na koncercie w Bydgoszczy. No i co? No wiesz, no wszyscy byli zachwyceni oczywiście. Pyszczata wielka dupa, wiesz, no. Brzydko. Nie, ale dobrze. Ale wróćmy do buddyzmu. Do buddyzmu. No bo tak. Ponieważ... Nie jestem przykładnym buddystą. Po prostu, jeżeli ktoś by chciał tak? pomyśleć sobie, że buddyzm właśnie jest nie tak, że jest nie, bebe, to właśnie ja jestem takim buddystą, który przeklina, pije alkohol. No, ale w buddyzmie niby to jest dozwolone. Ale słuchaj, czy to jest prawda, że razem ze swoją pierwszą żoną zostaliście buddystami, że ona cię wprowadziła w cały ten kanon? Kazała mi to robić. To jest taki film, ale pokazanie takiego filmu, wiesz, powiedzmy typu coś tam, jak oni to wszyscy, wiesz, w to weszli i tak dalej, sekta, pół twarzy, tutaj takie czarne coś, tutaj tego, elektronicznie zrzucone. Kazali mi właściwie, nie? No, po prostu, no, to ona chciała, no Maria była po prostu bardzo tego, no taka wprowadzona w buddyzm, nie? A ja, sorry, że tak siedzę. Nie, dla mnie to ja jest nie okay. chciałem, ja nie chciałem, bałem się, no ale mówili wszyscy kumple, proszę nie pokazywać tej twarzy, no kurwa, no tutaj. No i kazali mi ten buddyzm, no ja musiałem tam machać pokłony i potem chodziłem z tymi ciasteczkami, Hare Krishna śpiewałem, nie? Sorry, to nie buddyzm, nie? No. No tak było mniej więcej. Tymon, ale to jest prawda, że ona odeszła z tym nauczycielem, znaczy to była nie, twoja żona i nie, odeszła z nauczycielem, nie. Po prostu było tak, że ona pojechała do Stanów praktykować, wiesz, buddyzm, się stwierdziła, że jednak chyba nie jest jej życie, wiesz, tutaj stanne. Odpowiednie. Po prostu nie jest adekwatne do jej potrzeb, do jej, wiesz, jakiś tam tego, wiesz, wewnętrznego. I po prostu pojechała do Stanów praktykować i jakoś żeśmy się rozeszli, wiesz, jak ludzie są osobno, to po prostu jakoś nie... Nie za bardzo, tak, nie za bardzo co idzie, prawda? A propos współżycia, to no chciałem zapytać, czy... Współżyjesz? Lubisz współżyć? Tak, lubię bardzo. A ty? A masturbujesz się w ogóle? Wiesz, o tym porozmawiamy później. Dobra. Nie, ale w ogóle oczywiście... Ja ale lubię strasznie. Nie, ale wiesz, moim zdaniem nie musiałeś tego mówić, nie? Ponieważ w gruncie rzeczy wystarczy spojrzeć i widać. No, no tak, ale widzisz, że... Nie, słuchaj, no dobra, to jest... Okay. Co znaczy, ale co, uważasz, że powinny być lekcje masturbacji w szkołach, tak jak proponowała naczelny lekarz Stanów Zjednoczonych, za co zresztą została zwolniona przez Billa Clintona? Została zwolniona? Przez Billa? A znasz ten, słuchaj... Czekaj, nie, odpowiedz mi na pytanie. Mój przyjaciół był, oczywiście, mój przyjaciel był z cygarem. No, oczywiście nie pofałam tego, że mój przyjaciel byli w swoim cygaru, ale jak najbardziej. Milczał. Nie. Dobra, czyli wracamy do tej prokreacji konkretnie. Jeżeli to jest prawda, tak. Co ja wiem o tobie, że przyjechała panienka ze Szwajcarii, której się ponoć spodobałeś. O. Powiedziała, chcę mieć z tobą dziecko. I co się stało? No. No mężczyzna w takim momencie, no wie co robić, nie? No i wiedziałeś? No słyszę. No i co, i masz to dziecko? No oczywiście. Ale co, bo ona po prostu chciała mieć z tobą dziecko i już nic więcej od ciebie nie chce, tak? To nie jest tak, że nie, to jakaś twoja narzeczona czy coś takiego? Przyjaciółka serdeczna, jeżdżę tam, wiesz, no oczywiście... Ale to jest Szwajcarka czy Polka? Szwajcarka. Czy wiesz, no był to niemądry, wiesz, pomysł z jej strony i z mojej strony, w związku z tym, że po prostu dziecko, wiesz, no, potrzebuje więcej, wiesz, ciepła niż taki po prostu jakiś tam wymyślony, wiesz, zupełnie z czapy. Układ, związek, aczkolwiek, wiesz, no, tam jest taki model życia, wiesz, ludzie mają socjal bardzo wysoki i tak dalej, a byłem na tyle głupi, wiesz, przypalałem, wtedy właśnie popijałem, wydawało mi się, że to jest bardzo dowcipne,
No niestety nie pomyślałem już o konsekwencjach, aczkolwiek no teraz staram się jakoś to, wiesz, naprawić tym, że po prostu tam bywam. Ostatnio byłem miesiąc temu, muszę się tutaj wyjaśnić. Byłem, przywiozłem tam jakąś gitarę, wiesz, z chłopakiem mam jakiś kontakt, wiesz, no może nie taki jak z moim drugim synem, z którym, wiesz, jestem na co dzień w domu i widzę, jak wiesz, jak rozwija się, aczkolwiek to są błędy młodości niestety. No, no wiesz, mam nadzieję, że jeszcze uda nam się jakoś, no tobie też, bo też słyszałem, że masz w Gwatemali. Bliziaki. Nie, no ja mam całe plemię. No właśnie. Całe plemię. Ale to zupełnie inaczej wyglądało, wiesz, po prostu. Jak to było? No jest było lepiej. Aha. Tymon, dobrze. No to czego w takim razie życzyć ci w tym nowym roku? Kasy. 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 Mhm. Niezależności, czyli całkowicie, wiesz, nietkniętej pupci, wiesz, nie? Co jest dla mnie bardzo istotne, ponieważ jak, wiesz, czuję, że się trzy czwarte, czy jedna czwarta, wiesz, tam czegoś wślizguje, to wiesz, nienawidzę tego. Czy generalnie, wiesz, jestem bardzo taki, zapytałeś mnie, wiesz, o komercję i tak dalej, o going, wiesz. Czyli nie komercję. To jak najbardziej, wiesz, oczywiście, promocja, komercja, jak najbardziej kasa, a z drugiej strony, wiesz, żeby całkowicie, wiesz, po prostu być sobą, a wiesz, to jest ważne, bo w momencie nagle można się troszkę zaplątać, nagle okaże się, że jestem w wiadomościach, wiesz, jestem speakerem, nie? A nie jesteś jeszcze? No, no taka, wiesz, znajoma twarz. No, Filip Łobodziński, cześć. Tymon Tymański, dziękuję. Dziękuję bardzo Państwu. Nie wiem, skąd bierze się to uczucie, ale na koniec każdego programu czuję się taki jakiś wyssany. Także zobaczymy, jak będzie w następnym Wieczorze z Wampirem, kiedy to spotkamy się ponownie w najbliższą niedzielę. Zapraszam.